Będzie krótka medytacja, rozważanie Apokalipsy Świętego Jana, rozdział dzisiaj 14. Tak jak wspomniałem, w ostatnich dniach ta księga może być nazywana księgą Jezusa, lwa z pokolenia Judy, bo w centrum jest Jezus Chrystus, nazywany barankiem, ale także lwem, nazywany królem królów, panem panów. Więc poznajemy sekrety Bożego serca poprzez rozważanie tych tekstów trudnych, bo wiele tu jest różnych wizji, symboli, znaków. Jest to księga, która jest nadal wielką tajemnicą. Wielu teologów, także nawet i świętych też podchodziło do tej księgi, ale właśnie, ale niewiele, może powiedzieć, osiągnęli, niewiele zrozumieli. Właśnie, bo to są sprawy, które Bóg objawia nam tylko trochę, ale objawia, które dotyczą Jego, Jego królestwa, Jego chwały, spraw ziemi, spraw ludzkości, spraw przyszłości, spraw związanych z przyjściem naszego Pana. Więc właśnie jest to tajemnica, którą tylko troszkę poznamy, ale chodzi o to, żebyśmy przygotowali się przede wszystkim do spotkania z Bogiem, po naszej również śmierci, ale do spotkania z Nim, kiedy przyjdzie w dniu ostatecznym. Więc to jest taka księga paruzji, księga ogłaszania Jego przyjścia, chwale i miłości Ojca, ale jest jednocześnie to księga, w której każdy może nawet jeden fragment, jedno zdanie na pewno przyjąć do siebie, przez który Bóg przemówi do ciebie. Ja już też mam takich kilka fragmentów, które dotknęły mnie. Na nowo odkrywam Apokalipsę, tą piękną księgę życia, życia w duchu. Więc słuchajmy. Przez Maryję prośmy, żebyśmy byli wiernymi słuchaczami Pana. Dziewiczy orszak baranka. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód, jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem, przed czterema istotami żyjącymi i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy obcowaniem z kobietami się nie splamili, bo są dziewiczy. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka. A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są bez zarzutu. Zapowiedź godziny sądu. Potem ujrzałem lecącego przez środek nieba innego anioła,
mającego ogłosić odwieczną dobrą nowinę wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. I oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad za nim, mówiąc: upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś wielbi bestię i jej obraz i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane bez rozcieńczenia w kielichu Jego gniewu, i będzie gotowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają odpoczynku we dnie ani w nocy. Czciciele bestii i jej obrazu. A ten, kto bierze znamie jej imienia, tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba, który mówił: napisz, błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Potem ujrzałem, a oto biały obłok, a siedzący na obłoku podobny do Syna Człowieczego. Miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie. I on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem. I donośnie zawołał do trzymającego ostry sierp: zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. I rzucił anioł swój sierp na ziemię i obrał z gron winorośl ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu ogromnej. I wydeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na odległość 1600 stadiów. I jeszcze rozdział 15, krótki, hymn Mojżesza i Baranka. I ujrzałem na niebie znak inny wielki i godzin podziwu. Siedmiu aniołów, trzymających siedem plag tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, co zwyciężają bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym,
trzymających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Wizja siedmiu czasz i siedmiu plag. Potem ujrzałem w niebie, została otwarta świątynia przybytku świadectwa. A ze świątyni wyszło siedmiu aniołów, trzymających siedem plag, odzianych w czysty, lśniący len, przepasanych na piersiach złotymi pasami. Jedna z czterech istot żyjących podała siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. Nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów. Te dwa rozdziały ogłaszają nam wielkie dzieła, które dokonają się. Będzie żniwo i winobranie. Żniwo dotyczy wybranych, odkupionych. Żniwa dokona Chrystus. Winobranie, czyli ukaranie. Boża sprawiedliwość spadnie na tych, którzy odrzucą Boga, potępią się. A tych z kolei będzie karał anioł w imieniu Boga, anioł gniewu Bożego. Podobnie jak było w Egipcie, kiedy anioł śmierci przechodził przez Egipt i zabijał wszystko to, co pierworodne, jako karę za nieposłuszeństwo Bogu i za trzymanie Izraela w Egipcie, za to, że nie chcieli wypuścić ten naród. Pan obiecuje też, że przy nim będzie grono szczególnie powołanych do tego, aby mu towarzyszyć. Jezusowi, Barankowi, Lwowi z pokolenia Judy. Są ludzie, którzy są szczególnie umiłowani, powołani, aby być na ziemi filarami Kościoła, często nieznani nikomu, tylko Bogu. Którzy są wykopieni, którzy są jak pierwociny dla Boga i dla Baranka, czyli najpiękniejsza, najlepsza część ludzkości dla Boga, w których nie ma żadnego kłamstwa, tylko zawsze jest prawda, zawsze jest dobro, zawsze jest pokora, wierność Bogu. Ci ludzie wielbią Boga w taki sposób nowy, piękny,
doskonały, że nie są w stanie inni temu sprostać, nie są w stanie wyrazić takie uwielbienie Boga jak ci ludzie. Towarzyszą Barankowi dokądkolwiek idzie, zostali wykupieni. Więc ci odnoszą wielkie zwycięstwo, będą śpiewać o dziełach Bożych, godnych podziwu, o sprawiedliwości i wierności Boga. Będą śpiewać, wszyscy powinni trwać bojaźni przed Bogiem. Powinni śpiewać, że Bóg słusznie osądza ludzi, słusznie ich nagradza i karze, słusznie ich doświadcza i pozwala na różne również pokusy. Doświadcza różnymi utrapieniami i cierpieniem, aby wszyscy zwrócili się ku Niemu, ale wie, że wielu nie będzie chciało tego uczynić. Dołączmy do grona tych, którzy towarzyszą Jezusowi Barankowi. On nas wykupił. Bądźmy pierwocinami dla Boga i dla Baranka. Niech będzie w nas tylko prawda. Wyrzeknijmy się kłamstwa i fałszu, przewrotności, dwulicowości. Nie będzie nas czele pragnienie miłowania Boga i bliźnich naszych. Chociaż trudno jest obumierać dla siebie samych i dla trudnych ludzi, także czy w naszych rodzinach, czy w pracy, czy w kościele. Ale takie obumieranie przynosi wielki owoc. Obumieranie dla tego świata, dla zła i dla grzechu, dla swojej własnej pychy. Obumieram, aby narodzić się dla Jezusa, być pokornym w Bogu, pokornym jak baranek. Towarzyszą Barankowi ci, którzy są podobni do Niego, czyli można powiedzieć baranki, owce, towarzyszą Barankowi. Przy Baranku Jezusie nie mogą być kozły, psy, wilki czy świnie, tylko baranki i owce. Więc stajmy się barankami, owieczkami. Towarzyszyć Barankowi, jaki przywilej, jaka chwała, jaka radość. To słowo jest oczywiście dla wszystkich, którzy słuchają też tej nauki, będą słuchać, ale oczywiście też szczególnie dla wspólnoty, dla nas tutaj obecnych, gromadzących się w imię Jezusa, Baranka, lwa z pokolenia Judy. Dziękujemy, Panie, za to kolejne słowo. Za to, że cierpliwie znosisz nasze roztargnienia, brak skupienia. To, że pod wpływem zmęczenia też jesteśmy senni, że nie słuchamy, że nie traktujemy tych słów też poważnie, jakby skierowanych do nas. Wybacz nam to. Nie wypływa to ze złej woli, ale właśnie ze słabości. Daj nam łaskę gorliwego wypełnienia tych słów i z radością przyjęcia tego, że nas powołujesz do chwały, do bycia przy Tobie, nasz Królu, Baranku, Lwie z pokolenia Judy, abyśmy Tobie nieustannie towarzyszyli. Dlatego nas oczyszczasz, dlatego nas doświadczasz, dlatego nas wybielasz. I to jest bolesne dla nas, nawet czasem bardzo. I uczysz tego, że życie przy Tobie to życie przy ukrzyżowanym Zbawicielu. To życie pod krzyżem, aby doświadczyć ostatecznie zmartwychwstania Twojego w swoim sercu i życiu, ale najpierw krzyż, najpierw bycie jak Jan, jak ukochana Matka Maryja przy Tobie.
Chcemy właśnie towarzyszyć barankowi, czyli być właśnie pod krzyżem. I chcemy wpatrywać się w Ciebie. Dziękując za wszystko, przepraszając za wszystko, prosząc o wszystko. Dla wszystkich dusz, które potrzebują Twojego miłosierdzia, które proszą też nas o modlitwę, których kochamy. Może też za tych, którzy są trudni dla nas, których czasami nie znosimy, a oni nas. Okaż im miłosierdzie, Baranku. Sprawa, byśmy stali się owieczkami, barankami, a z drugiej strony byli waleczni jak lwy, odważni, tak jak Ty. I modlitwa jeszcze, oprócz tej modlitwy spontanicznej, jeszcze modlitwa świętego Franciszka. Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju, Twojej miłości i miłosierdzia, abym się miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Przebaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje rozłam. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje ciemność. Radość tam, gdzie panuje smutek. Pokój tam, gdzie panuje wojna. Życie tam, gdzie panuje śmierć. Spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pociechę dawał. Abym nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał. Abym nie tyle szukał miłości, co kochał. Albowiem dając, otrzymam. Przebaczając, zyskam przebaczenie. A umierając, narodzę się do nowego życia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. I jeszcze przed błogosławieństwem